Wir wollen zusammen Psalm 85 lesen. Przeczytajmy wspólnie Psalm 85. Psalm 85. Przewodnikowi chóru, psalm synów Koracha. Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy, Sela. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę Boże zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, czy rozciągać gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją, aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed Nim będzie i wyznaczać drogę krokom Jego. In 3. Mose 1-7 werden 5 Opfer beschrieben. W III Mojżeszowej 1-7 mamy opisanych 5 ofiar. Das Brandopfer. Ofiara całopalna. Das Speisopfer. Ofiara z pokarmów. Das Sündopfer. Ofiara za grzech. Das Schuldopfer. Ofiara za winę. Und das Friedensopfer. I ofiara z pokoju. Zu jedem Opfer gibt es einen Psalm, der den Gedanken dieses Opfers besonders zeigt. I do każdej z tych ofiar jest psalm, który podkreśla myśl danej konkretnej ofiary. In Psalm 40 finden wir den Gedanken des Brandopfers. W Psalmie 40 mamy te myśli co do ofiary całopalnej. Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um dein Wohlgefallen zu tun. Oto przychodzę, a w zwoju księgi napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, abym czynił wolę Twoją. In Psalm 16 finden wir den Gedanken des Speisopfers. W Psalmie 16 te myśli dotyczące ofiary z pokarmów. Das vollkommene Leben des Herrn Jesus. Doskonałe życie Pana Jezusa. In Psalm 22 finden wir den Gedanken des Sündopfers. Psalm 22 mamy tą myśl ofiary za grzech. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Boże mój, czemuś mnie opuścił? Der Jesus zur Sünde gemacht. Pan Jezus grzechem uczyniony. In Psalm 69 finden wir den Gedanken des Schuldopfers. Psalm 69, ofiara za winę. Was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten. Mam zwrócić to, czego nie zrabowałem. Und in Psalm 85 finden wir den Gedanken des Friedensopfers. I w Psalmie 85 mamy myśl tej ofiary pokoju. Beim Friedensopfer geht es um Gemeinschaft mit Gott. I w przypadku tej ofiary pokoju chodzi o społeczność z Bogiem. Der Opfernde naht Gott. Ten, który ofiaruje, zbliża się do Boga. Und dann wird ein Teil des Opfers, das er bringt, auf dem Altar geräuchert. I część tej ofiary, którą przynosi, jest składana na ołtarzu. Ein Teil bekommt der Priester. Część otrzymuje kapłan. Und den Rest darf der Opfernde mit seinen Gästen essen. A resztę, pozostałość może ten ofiarujący ze swoimi gośćmi spożyć. Alle haben ein Teil an dem einen Opfer. Wszyscy mają udział w tej jednej ofierze. Das ist Gemeinschaft. To jest społeczność. Und das ist der Gedanke hier in diesem Psalm. I taka jest też myśl tego psalmu. Ich las, wie ein alter Bruder das Frieden, den Gedanken des Friedensopfers erklärte. Kiedyś czytałem, jak jeden starszy brat wyjaśniał myśl właśnie tej ofiary pokoju. Er war schon lange verheiratet. Był już długi czas w związku małżeńskim. Und er sagte, ihr kennt mich und ihr wisst, ich bin schon lange glücklich verheiratet. I powiedział do zgromadzonych, znacie mnie dobrze i wiecie, że jestem szczęśliwie od wielu lat w małżeństwie. Und ich gebe mir Mühe, ein guter Mann für meine Frau zu sein. I dokładam starań, aby być dobrym mężem dla mojej żony. Aber manchmal gelingt es mir nicht. Ale bywają takie dni, że nie udaje mi się to. Dann habe ich sie verletzt.
I zraniłem ją. Wisst ihr, was ich dann mache? Wiecie, co wtedy czynię? Dann gehe ich in das Geschäft in unserem Ort. To wtedy idę do sklepu, który jest w naszej miejscowości. Dann kaufe ich die beste Schokolade, von der ich weiß, dass sie ihr gut schmeckt. I kupuję tą najlepszą czekoladę, o której wiem, że jej najbardziej smakuje. Und dann mache ich eine Schleife drum. Zawiązuję wstążkę na niej. Und dann schenke ich die Schokolade meiner Frau. I tą czekoladę daruję mojej żonie. Und dann sagte er, jetzt denken manche, das ist der, das Friedensopfer. I mówi dalej, teraz może niektórzy z was pomyślą, że to jest ta ofiara pokoju. Aber das stimmt nicht, das ist nicht der Gedanke beim Friedensopfer. Ale nie, to nie jest myśl ofiary pokoju. Er erzählte die gleiche Geschichte noch einmal. I tą samą historię opowiedział jeszcze raz. Und er sagte, wir hatten eine schöne Woche zusammen, meine Frau und ich. I mówił, spędziliśmy bardzo dobry tydzień wspólnie razem. Und es war nichts passiert. Nic się nie wydarzyło. Es war alles gut. Wszystko szło dobrze. Aber dann hatte ich die Idee, heute gehe ich mal in den Laden im Dorf und kaufe eine Schokolade. I przyszła mi ta myśl, że dzisiaj pójdę do tego sklepu i kupię właśnie tą czekoladę. Die beste Schokolade, die ich finden kann. Tą najlepszą, jaką mają w ofercie, jaką mogę znaleźć. Von der ich weiß, dass sie meiner Frau gut schmeckt. O której właśnie wiem, że moja żona ją bardzo lubi. Mal nebenbei eine Frage. Tak poboczne pytanie. Weißt du, welche Schokolade deiner Frau gut schmeckt? Czy wiesz, jaką czekoladę lubi twoja żona? Dann sagt er, dann mache ich eine Schleife darum. I kontynuuje, zawiążę wstążkę na niej. Und dann schenke ich meiner Frau die Schokolade. I dam ją mojej żonie. Und dann sage ich, Schatz, wir wollen heute mal einen schönen Abend zusammen haben. I powiem, moja droga żono, dzisiaj chciejmy spędzić miły wieczór wspólnie razem. Und wir wollen gemeinsam diese Schokolade genießen. I będziemy razem, zjemy razem tą czekoladę. Und dann sagt er, das ist der Gedanke des Friedensopfers. I dodał, to jest właśnie myśl ofiary pokoju. Alles ist gut gemacht, wir haben Frieden mit Gott. Wszystko jest dobrze uczynione, mamy pokój z Bogiem. Und jetzt möchte Gott mit uns Gemeinschaft haben. I teraz Bóg chce mieć z nami społeczność. Und in dem Bewusstsein, dass wir zu Gott gebracht sind, haben wir Gemeinschaft mit Gott. I w tej świadomości możemy mieć właśnie tą społeczność z Bogiem. Gemeinschaft über seinen Sohn. Społeczność dotyczącą Jego Syna. Wir genießen ein gemeinsames Teil. Mamy tą wspólną część, którą się rozkoszujemy. Und wir haben Freude in dieser Gemeinschaft mit Gott. I mamy radość z tej społeczności z Bogiem. Und das ist der Gedanke von Psalm 85. I taka jest właśnie myśl tego psalmu 85. Und ich möchte das gerne mal fragen. I mam pytanie. Kennen wir diese Augenblicke in unserem Leben, wo wir diese Gemeinschaft mit Gott haben? Czy znamy takie chwile w naszym życiu, gdy mamy taką społeczność z naszym Bogiem? Wir haben alle viel zu tun. Wszyscy mamy wiele do roboty. Und es bleibt immer noch etwas Arbeit übrig, die getan werden kann. I ciągle tej pracy przybywa, ciągle tej pracy jest, którą trzeba zrobić. Und es gibt so viel Zerstreuung. I jest tak wiele rozproszenia. Und das müssen wir noch sehen und das müssen wir noch hören. To jeszcze musimy zobaczyć, tamto usłyszeć. Aber kennen wir auch solche Augenblicke, wo wir mal alles andere wegtun und nur Gemeinschaft haben mit Gott? Ale czy mamy takie chwile, kiedy niczym innym się nie zajmujemy, wszystko odkładamy na bok i mamy tą społeczność z Bogiem? Das sind glückliche Augenblicke in unserem Leben. To są szczęśliwe momenty w naszym życiu. Darum geht es in diesem Psalm. I o tym właśnie mówi ten psalm. Dieser Psalm hat vier Teile. Ten psalm ma cztery części. Und im ersten Teil, das sind die Verse 1 bis 4. Pierwsza część, wiersze 1-4. Da weiß der Glaubende, meine Sünden sind vergeben. Tutaj wierzący wie, że moje grzechy są przebaczone. Ja, dann ist doch alles gut, oder? To wtedy wszystko jest w porządku, prawda? Manche Christen leben so. Co niektórzy chrześcijanie tak właśnie żyją. Prima, meine Sünden sind vergeben. Super, grzechy mam odpuszczone. Dann kann ich ja jetzt warten bis zum Himmel. Teraz mogę sobie czekać do tego momentu, aż się znajdę w niebie. Aber der Glaubende in Psalm 85 wünscht mehr. Ale ten wierzący z psalmu 85 życzy sobie więcej. Wie gesagt, er weiß, die Sünden sind vergeben. Tak jak mówiliśmy, on wie, że grzechy są odpuszczone. Aber dann hat er im zweiten Teil eine Reihe von Bitten. Ale od piątego, czy od w drugiej części ma całą listę próśb. Der zweite Teil sind die Verse 5 bis 8.
To są wiersze 5 do 8, druga część. Er wünscht, dass er Freude hat in Gott. On życzy sobie, by miał radość w Bogu. Er wünscht, dass er die Güte Gottes sieht und genießt. On życzy sobie, aby widział dobroć Bożą i cieszył się nią. Und das ist mehr als zu wissen, ich habe Vergebung. A to jest coś więcej niż tylko wiedzieć, mam przebaczenie. Das ist das Verlangen nach Gemeinschaft mit Gott. To jest właśnie pragnienie tej społeczności z Bogiem. Es ist das Verlangen nach Freude im Herrn Jesus. To jest pragnienie radości w Panu Jezusie. Und da bittet der Glaubende, Gott schenke mir das. I ten wierzący prosi, Boże, daruj mi to. Na kommt das, der dritte Teil. Trzecia część. Die Verse 9 und 10. Wiersze 9 i 10. Und da sehen wir, wie der Glaubende auf die Antwort von Gott wartet. Tutaj widzimy, jak ten wierzący czeka na odpowiedź Boga. Und dann kommt der letzte Teil. I ostatnia część. Verse 11 bis 14. 11 do 14. Und da sehen wir die Antwort Gottes. Odpowiedź Boża. Er möchte gerne segnen. Bóg chce błogosławić. Er möchte gerne Freude in der Gemeinschaft mit ihm schenken. On chce darować tą radość w społeczności z nim. Und das wollen wir uns jetzt etwas anschauen. I chciejmy to teraz temu się przyjrzeć. Vorher möchte ich gerne noch den prophetischen Gedanken in diesem Psalm zeigen. Ale wcześniej jeszcze chciałbym pokazać tą proroczą myśl w tym psalmie. Die Psalmen sind ein prophetisches Buch. Bo psalmy to księga prorocka. Und die Psalmen sind auch das einzige Buch in der Bibel, bei dem auch die Kapitel inspiriert sind. I psalmy są jedyną, tak poza tym księgą w Biblii, w której te rozdziały są też inspirowane przez Ducha Świętego, czyli psalm kolejność ułożenia. Psalm 1, Psalm 2, Psalm 3. Psalm 1, 2, 3. Diese Aufteilung ist inspiriert. Ten podział właśnie, czy ta kolejność psalmów jest inspirowana. Das bestätigt uns Apostelgeschichte 13. To nam potwierdza, potwierdzają Dzieje Apostolskie 13. Da sagt Gottes Wort, was im zweiten Psalm steht. Tu Słowo Boże mówi to, co jest zapisane w drugim psalmie. Vers 33. Wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich bezeugt. 33 wiersz. Jak to napisano w psalmie drugim, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Die Psalmen haben eine Ordnung, ein System. Psalmy są zapisane w pewnym porządku, w pewnym systemie. Und prophetisch sprechen die Psalmen von den Glaubenden aus Israel in der Zukunft. I proroczo psalmy mówią o wierzącym z Izraela w przyszłości. Worauf wartest du? Na co czekasz? Gehaltserhöhung? Na wyższą pensję? Neues Auto? Na nowy samochód? Urlop? Pandemie vorbei? Aż pandemia się w końcu skończy? Worauf warten wir? Na co czekamy? Warten wir darauf, dass der Herr Jesus kommt? Czy czekamy na to, aby Pan Jezus przyszedł? Dass er kommt zur Entrückung? Aby przyszedł, by nas pochwycić? Er holt uns heraus aus allem, was es hier auf dieser Erde gibt, und er bringt uns zu sich in die Herrlichkeit. Wtedy On nas zabierze z tego wszystkiego, co tutaj nas otacza, i weźmie nas do chwały. Darauf warten wir. Na to czekamy. Und es kann heute noch sein. I to może się dziś wydarzyć. Und wenn wir dann im Himmel sind, a gdy będziemy już w niebie, dann kommen 7 Jahre Gericht auf dieser Erde. To wtedy na tej ziemi nastanie 7 lat sądu. Und in dieser Zeit werden Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus kommen, besonders aus dem Volk Israel. I w tym czasie ludzie uwierzą w Pana Jezusa, szczególnie z ludu izraelskiego. Sie werden begreifen, der hier war, der am Kreuz gestorben ist, das ist der Messias. Oni wtedy pojmą, że ten, który tutaj był, ten, który zmarł na krzyżu, to był ten Mesjasz. Und im ersten Psalmbuch, da werden sie noch in Jerusalem gesehen. W pierwszej księdze psalmów są jeszcze oni widziani jako przebywający w Jerozolimie. Aber sie sind in großen Schwierigkeiten. Ale są w wielkich utrapieniach. Im zweiten Psalmbuch, da sind sie geflohen aus Jerusalem. W drugiej księdze psalmów uciekli już z Jerozolimy. Verfolgt von den Feinden. Prześladowani przez nieprzyjaciół. Sind sie geflohen in die Berge. Uciekli w góry. Haben in den Höhlen Zuflucht gesucht. Szukają schronienia w jaskiniach. Und sie haben sich gesehnt, zurückzukommen nach Jerusalem. I chcieliby wrócić do Jerozolimy. Und im dritten Psalmbuch. A w trzeciej księdze. Da führt Gott sie zurück.
psalmów, Bóg sprowadza ich z powrotem. Der Jesus kommt. Pan Jezus przychodzi. Und er vernichtet die Feinde. I niszczy nieprzyjaciół. Und wenn die Feinde weg sind, können sie zurückkehren. A gdy nieprzyjaciół już nie ma, wtedy oni mogą wrócić. Und da sind wir hier im Psalm 85. I tu jesteśmy w tym psalmie właśnie 85. In dem vierten Psalmbuch, w czwartej księdze psalmów, da haben sie zurückgefunden an den Ort, wo Gott wohnt. Oni znaleźli to miejsce, w którym Bóg mieszka. Und im fünften Psalmbuch blicken sie zurück, wie im fünften Buch Mose. I w piątej księdze psalmów oni spoglądają wstecz, tak jak właśnie w piątej księdze Mojżeszowej. Und sie sehen, dass Gottes Wege gute Wege waren. I oni widzą, że Boże drogi były dobrymi drogami. Und am Ende dieses Psalmbuchs da steht diese Halleluja-Psalmen. I na końcu tej piątej księgi są te psalmy, tak zwane psalmy Alleluja. Am Ende bleibt nur Lob für Gott. Na końcu pozostanie tylko wznoszenie chwały Bogu. Hier in unserem Psalm sind wir im dritten Psalmbuch. Nasz psalm jest umieszczony w trzeciej księdze psalmów. Und der Überrest weiß, die Feinde sind vernichtet. Ta resztka wie, że nieprzyjaciele są zwyciężeni. Gott hat uns vergeben. Bóg nam przebaczył. Und jetzt haben sie diese Bitte. I teraz mają tą prośbę. Führe uns zurück ins Land. Wprowadź nas z powrotem do kraju. Bring uns zurück, damit wir im Land den Segen genießen, den du uns gibst. Wprowadź nas do tego kraju, abyśmy mogli cieszyć się tym błogosławieństwem, które nam dajesz. Und das ist genau der Punkt der Gemeinschaft. I to jest dokładnie ten punkt, który mówi o społeczności. Sie sind nicht zufrieden damit, dass die Feinde weg sind. Ich nie zadowala to, że ich nieprzyjaciół już nie ma, sondern sie wünschen, dass sie wieder im Land leben und den Segen Gottes in Gemeinschaft mit ihm genießen. Ale oni życzą sobie mieszkać w kraju i cieszyć się tą społecznością z Bogiem. Sie müssen einen Moment warten. Muszą czekać chwilę. Aber Gott erhört ihre Bitte. Ale Bóg wysłucha ich prośby. Und er bringt sie ins Land. I on przyprowadzi ich do kraju. Und gibt ihm dort seinen reichen Segen. I da im tam obfite błogosławieństwo. Wir finden das in Vers 13. Widzimy to w 13. wierszu. Der Herr wird das Gute geben. Także dobrobytu udzieli Pan. Und unser Land wird seinen Ertrag geben. I ziemia nasza swój plon wyda. Jetzt wollen wir diese vier Teile ein wenig anwenden auf uns. I chcielibyśmy teraz te cztery części tego psalmu zastosować do nas. Im ersten Teil, Vers 1 bis 4. Pierwsza część, wiersze od 1 do 4. Da sagt der Glaubende fünf Segnungen. Ten wierzący wypowiada pięć błogosławieństw. Erstens, du hast deinem Land Gunst erwiesen, Vers 2. Pierwsze, okazałeś łaskę ziemi swojej. Zweitens, du hast die Gefangenschaft gewendet. Vers 2b. Hast die Gefangenschaft Jakobs gewendet. Odmieniłeś los Jakuba albo niewolę Jakuba. Drittens in Vers 3. Du hast die Ungerechtigkeit vergeben. Odpuściłeś winę ludu swego. Viertens auch in Vers 3. Du hast die Sünde zugedeckt. Po czwarte, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Und fünftens, du hast deinen Grimm zurückgezogen. I uśmierzyłeś wszelką swoją złość. Und jetzt wenden wir das auf uns an. Zastosujmy to teraz do nas. Gott hat uns Gunst erwiesen. Bóg okazał nam łaskę. Er hat uns seine Gnade geschenkt. Darował nam swoją łaskę. Durch Gnade seid ihr errettet. Łaską zbawieni jesteście. Wir denken an Epheser 2. Efezjan 2. Wir waren tot in Sünden und Vergehung. Byliśmy umarli w naszych grzechach i przestępstwach. Kommt dieser schöne Vers. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe. Ale Bóg, który jest łaskawy w miłosierdzie, er hat uns errettet. On nas zbawił. Vers 2. Er hat die Gefangenschaft gewendet. Odmieniłeś los, czy zniosłeś niewolę. Wir waren gefangen in Gebundenheit. Byliśmy zniewoleni. Unter der Macht Satans. Pod mocą szatana. Unter der Macht der Sünde. Pod mocą grzechu. Und Gott hat uns befreit. I Bóg nas uwolnił. Er hat uns herausgenommen aus der Welt. On wyrwał nas ze świata. Er hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, den Teufel. On zniweczył tego, który ma moc śmierci, diabła. Er hat uns von der Macht der Sünde befreit. Uwolnił nas z mocy grzechu. Er hat uns von dem Gesetz frei gemacht.
od zakonu. Ja, wir sind befreit, weil wir mit Christus gestorben sind. Jesteśmy uwolnieni, ponieważ z Chrystusem umarliśmy. Wunderbare Freiheit, in die Gott uns gebracht hat. Cudowna wolność, do której Bóg nas przywiódł. Nicht frei, um zu tun, was ich will. Nie uwolnieni do tego, abyśmy mogli sobie czynić, co chcemy. Sondern frei, um das zu tun, was Gott möchte. Ale wolni do tego, by czynić to, co Bóg chce. Dann kommt der dritte Punkt. Trzeci punkt. Du hast die Ungerechtigkeiten vergeben. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Wie herrlich ist das, dass Gott uns vergeben hat. Jakże to jest wspaniałe, że Bóg nam przebaczył. Danken wir da noch jeden Tag dafür? Czy dziękujemy za to codziennie? Dass Gott uns die Sünden vergeben hat. Że Bóg przebaczył nam grzechy. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich ein Kind war, so vielleicht so alt wie eins der Kinder hier. Przypominam sobie, czy pamiętam dobrze czasy, gdy miałem tyle lat, ile tutaj co niektóre dzieci wśród nas. Und dann erinnere ich mich, es kam vor, ich habe etwas getan, was die Eltern verboten haben. I dobrze pamiętam sytuację, kiedy uczyniłem coś, czego rodzice mi zabronili. Passiert euch das auch schon mal? Czy i wam się tak zdarza? Und dann hatte ich ein ganz komisches Gefühl im Bauch. I bardzo miałem dziwne uczucie w moim brzuchu, wierciło mnie tak. Und irgendwann haben die Eltern es gemerkt. I w końcu rodzice zauważyli, że coś nie gra. Und da haben sie gefragt. I zapytali. Und manchmal hat man es nicht zugegeben. I czasami nie przyznaje się do tego. Aber wenn man es dann bekannt hat und sie haben es vergeben, ale gdy już się powiedziało rodzicom i oni przebaczyli to, was war das für eine Befreiung? Jak spływa z nas wtedy to wszystko? Was war das für ein gutes Empfinden, für ein Glück? Jak mamy taką wielką ulgę w tym momencie, taką uczucie szczęścia odczuwamy. Sind wir noch dankbar dafür, dass Gott uns die Sünden vergeben hat? Czy jesteśmy jeszcze wdzięczni za to, że Bóg przebaczył nam nasze grzechy? Und dann kommt der vierte Punkt. I czwarty punkt. Du hast die Sünden zugedeckt. Am Ende von Vers 3. Du hast die Sünden zugedeckt. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Das ist ein anderer Gedanke. Das ist nicht Vergebung. Tu nie jest przebaczenie, sondern das ist der Gedanke von Sühnung. Ale ubłaganie. Das finden wir zum ersten Mal in 1. Mose 32. To mamy po raz pierwszy w 1. Mojżeszowej 32. In der Geschichte von Jakob. Historii Jakuba. Jakob hatte Esau betrogen. Jakub oszukał Ezawa. Und wenn Esau an den Jakob dachte, i gdy Jakub an den Esau. Wenn Esau an den Jakob dachte, gdy Ezaw myślał o Jakubie, dann musste er immer an diesen Betrug denken. To ciągle przychodziło mu na myśl to oszustwo. Aber jetzt sollten sie sich wieder treffen. I teraz mieli się znowu spotkać. Und dann schickt Jakob ein Geschenk vorne weg. I Jakub posyła prezent dla niego. Przed nim, przed Esau sobą. Sollte zuerst das Geschenk sehen. Ezaw miał najpierw zobaczyć ten prezent. Jakob wollte, dass Esau anders denkt über Jakob. Jakub chciał, aby Ezaw inaczej o nim myślał. Esau sollte nicht mehr denken, das ist der Betrüger. Aby Ezaw nie myślał, to jest ten oszust. Er wollte sollte denken, das ist der mir ein großes Geschenk macht. Ale chciałby on sobie pomyślał, to jest ten, który daruje mi wielki prezent. Da steht in Vers 21, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. 32, Vers 21. Vers 20 wahrscheinlich. Ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. 20 wiersz w środku. Zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza. Und bei versöhnen, da steht im Grundtext sein Angesicht zudecken. A tutaj w tym słowie w hebrajskim jest znaczenie tak jak gdyby jego posmutniałe oblicze przykryje. Zudecken. Zakryję. Und das ist der Gedanke von Sühnung. I to jest właśnie ta myśl tego pojednania. Wenn Gott auf die Menschen schaut, gdy Bóg patrzy na ludzi, dann sieht er ihre vielen Sünden. To widzi wiele ich grzechów. Und in 1. Mose 6 steht, das schmerzt ihn in sein Herz. I w 1. Mojżeszowej 6 jest napisane, boli go w jego sercu.
Aber dann kam der Herr Jesus. Ale potem przyszedł Pan Jezus. Er hat ein vollkommenes Leben gelebt. On żył doskonałym życiem. In allem Gott verherrlicht. We wszystkim uwielbił Boga. Und dann ist er gestorben am Kreuz auf Golgatha. I zmarł na krzyżu na Golgocie. Er hat Gott völlig zufriedengestellt im Blick auf die Sünde. I co do grzechu, to w pełni zadowolił Boga. Jetzt sieht Gott das Werk des Herrn Jesus. I teraz Bóg widzi dzieło Pana Jezusa. Und er ist völlig zufrieden. I jest w pełni zadowolony, usatysfakcjonowany. Das ist der Gedanke von Sühnung. To jest właśnie ta myśl ofiary, czy pojednania, zjednania. Wir, die Glaubenden, dürfen freudig sagen, my wierzący możemy z radością powiedzieć, Gott sieht unsere Sünden nicht mehr. Bóg nie widzi już naszych grzechów. Sie sind zugedeckt durch das Opfer des Herrn Jesus. One są przykryte przez ofiarę Pana Jezusa. Durch sein vergossenes Blut, durch sein hingegebenes Leben. Jego krwią przelaną, jego życiem oddanym. Da kommt der fünfte Punkt. Du hast deinen Zorn abgewandt. I piąty punkt. Uśmierzyłeś wszystką złość w swoją. Der natürliche Mensch muss wissen, der Zorn Gottes ist auf ihm. Naturalny człowiek musi wiedzieć, że gniew Boży ciąży na nim. Aber der Glaubende weiß, ich bin nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Ale wierzący wie, nie podlegam już pod sąd, pod gniew Boży. Ich stehe in der Gnade. Ja jestem w łasce. Was für ein wunderbares Teil. Jakaż cudowna część. Und der Glaubende in diesem Psalm kennt dieses Teil. I ten wierzący z tego psalmu zna tą cząstkę. Und weil er dieses Teil kennt, wünscht er mehr. I ponieważ wie, co to jest, chce tego więcej. Er wünscht Gemeinschaft mit Gott. Chce społeczności z Bogiem. Und deswegen hat er fünf Bitten in Vers 5 bis 8. I dlatego ma pięć próśb w wierszach 5 do 8. Erstens, führe uns zurück, Gott. Vers 5. Führe uns zurück, Gott unseres Heils. Spraw nam odnowę albo sprowadź nas. Zweitens in Vers 7. Belebe uns. Willst du uns nicht wieder beleben? Siódmy wiersz. Ożyw nas. Drittens, schenk uns Freude in dir. Trzeci, daj nam radość w Tobie. Viertens, lass uns deine Güte sehen. Po czwarte, pokaż nam łaskę albo dobroć Twoją. Und fünftens, gewähre uns dein Heil. I daj nam zbawienie Twoje. Das sind fünf Bitten, die wir auch wieder auf uns anwenden dürfen. Pięć próśb, które możemy również zastosować do siebie. Führe uns zurück. Spraw nam odnowę albo zawróć nas. Der Überrest meint, führe uns ins Land Kanaan. Ta resztka ma na myśli, sprowadź nas do kraju kananejskiego. Und wir verstehen, lass uns den Himmel genießen. A my to rozumiemy jako, daj nam rozkoszować się niebem. Ja, wir sind aber doch noch auf der Erde, oder? Ale przecież jesteśmy jeszcze na ziemi, prawda? Ja, und trotzdem können wir schon den Himmel genießen. A mimo to możemy cieszyć się niebem. In Gedanken können wir uns schon dort aufhalten. W naszych myślach możemy już tam spoczywać. Können uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen in der Herrlichkeit. Możemy się zajmować Panem Jezusem w chwale. Und das sind schöne Augenblicke, wenn wir jetzt schon uns in Gedanken, im Geist, im Himmel aufhalten. I to są piękne myśli, jeśli już teraz naszymi myślami zatrzymujemy się w niebie. Und wir könnten die Bitte haben, Herr, schenke mir mehr diese Augenblicke. I możemy mieć tą prośbę, Panie, daruj mi więcej takich chwil. Manchmal empfinden wir das so. Czasami odczuwamy tak. Ich erinnere mich an ein Zusammenkommen zum Brotbrechen bei uns in Siegen. Kiedyś w Siegen, w czasie godziny łamania chleba. Und eigentlich ist das so von der Uhrzeit von 9:30 bis 10:30 gewesen. Mniej więcej u nas to rozpoczyna się od 9:30 i trwa do 10:30. Aber irgendwie war es seltsam an diesem Sonntag. Ale pewnej niedzieli było dziwnie wtedy. Das ging immer weiter. Ta godzina przedłużała się. Noch ein Bruder schlug ein Lied vor, noch ein Bruder. Jeszcze brat podał pieśń, jeszcze jeden. Und auf einmal sagte ein alter Bruder. I na koniec jeden starszy brat powiedział. Am liebsten würden wir jetzt weitermachen, bis der Herr Jesus kommt. Najchętniej to byśmy to kontynuowali do momentu, aż przyjdzie Pan Jezus. Das sind so Augenblicke, wo man Himmelsluft atmet. To są takie momenty, gdzie można by powiedzieć, oddychamy powietrzem niebiańskim. Wo man noch hier auf der Erde ist, aber empfindet, wir sind beschäftigt mit dem Herrn Jesus, wir freuen uns in ihm. To są, jesteśmy tutaj na tej ziemi, ale zajmujemy się Panem Jezusem i odczuwamy te momenty.
Und wir würden am liebsten weitermachen, bis er kommt. I najchętniej kontynuowalibyśmy do momentu, aż przyjdzie. Es stimmt, das geht nicht. Wir müssen hier unsere Aufgaben erfüllen. Zgadza się, nie da się tak. Mamy tutaj swoje zadania. Aber wir dürfen die Bitte haben, Herr, schenk mir diese Augenblicke, wo ich jetzt schon Freude im Himmel habe. Ale możemy prosić Pana, daruj mi te chwile, gdzie teraz już się mogę niebem radować. Die zweite Bitte, willst du uns nicht wieder beleben? Druga prośba, czy nie ożywisz nas znowu? Empfinden wir das nicht, dass wir diese Belebung brauchen? Czy nie odczuwamy tego, że potrzebujemy tego ożywienia? Vor kurzem war ich in einem anderen Land. Krótko temu byłem w innym kraju. Und wir sprachen so. Da war einer 3 Stunden mit dem Auto gefahren, um die Versammlung zu besuchen. I rozmawialiśmy i był, że był ktoś, kto 3 godziny jechał do zgromadzenia. Na sagte ein anderer Bruder, da warst du aber lange gefahren. I inny brat powiedział, no to długą podróż miałeś. Da sagte er, das ist kein Problem für mich. Ale właśnie ten, który przyjechał, powiedział, dla mnie to nie problem. Ich erinnere mich, früher, da sind sie schon am Samstagabend mit dem Zug losgefahren, damit sie am Sonntag pünktlich da waren. Ja pamiętam czasy, kiedy wierzący w sobotę wieczorem wyjeżdżali pociągiem, żeby być punktualnie w niedzielę rano. Könntest du dir das vorstellen? Potrafisz to sobie wyobrazić? Merken wir, wie wir eigentlich Belebung brauchten? Czy zauważamy, jak bardzo potrzebujemy takiego ożywienia? Manchmal ist es uns schon zu viel, eine halbe Stunde zu fahren. Dla nas czasem to za dużo jechać pół godziny na zgromadzenie. In den meisten Versammlungen, wo ich hinkomme, w większości zgromadzeń, do które odwiedzam, da sind am Mittwochabend weniger als die Hälfte da. W godzinach środowych, czy tych na modlitwy, jest zazwyczaj mniej niż połowa zgromadzenia. Sonntags morgens ist der Raum voll. Niedziela rano jest pełna sala. Sonntags nachmittags sind schon viel weniger. Niedziela po południu już mniej. Und am Mittwoch nur noch die Hälfte. A w środę mniej niż połowa. Ich glaube, wir empfinden das, dass wir in einer Zeit leben, wo wir diese Bitte haben müssen. Herr, schenke mir wieder Belebung. Myślę, że odczuwamy to, że żyjemy w czasach, gdzie potrzebujemy tego ożywienia. Dass ich wieder mehr Kraft für dich einsetze. Abym znowu więcej zadawał wysiłku, albo żeby dla Pana więcej poświęcać czasu. Das ist eine gute Bitte. Schenke uns Belebung. To jest dobra prośba. Daj nam ożywienia. Ist das etwas Schweres, etwas Schlechtes? Czy to jest coś ciężkiego albo złego? Nein, die dritte Bitte macht deutlich, dass es gar nichts Schlechtes ist. Nie, trzecia prośba pokazuje nam, że wcale tak nie jest. Die dritte Bitte ist, dein Volk soll sich in dir erfreuen. Aby lud twój rozradował się w tobie. Ja, wenn wir diese Belebung erfahren, jeśli przeżyjemy to ożywienie, dann erfahren wir auch wieder mehr Freude. To doświadczymy więcej radości. Und zwar Freude in dir, Freude in Gott, Freude im Herrn Jesus. Radości w Tobie, radości w Panu Jezusie. Das ist eine Freude, die ist unabhängig von den äußeren Umständen. To jest radość, na którą nie mają wpływ zewnętrzne okoliczności. Das ist auch eine Freude, die bleibt. To jest radość, która trwa. Und das ist eine Freude, die eine Fortsetzung haben wird im Himmel. To jest radość, która będzie też i w niebie. Freude im Herrn Jesus. Radość w Panu Jezusie. Ich denke an das Buch Nehemia. Księga Nehemiasza mi teraz przychodzi na myśl. Da kam dieser Nehemia nach Jerusalem. Ten Nehemiasz przyszedł do Jerozolimy. Und dann sah er, wie die Mauer von Jerusalem kaputt war. I zobaczył zniszczone mury Jerozolimy. Und dann erzählte ihn, wie die gute Hand Gottes über ihn war. I opowiada, jak dobrotliwa ręka Boża była nad nim. Und dann stärken sie ihre Hände zum Guten. I wtedy ich ręce umocniły się do dobrego. Das ist Belebung. To jest to ożywienie. Und sie fassen mit an und bauen die Mauer Jerusalem. I zaczęli odbudowywać mury Jerozolimy. Und dann lesen sie das Wort in Kapitel 8. I przeczytali słowo w 8 rozdziale. Und dann sagt Gott, die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. I tam czytamy te słowa, radość Pana jest waszą siłą albo ostoją. Diese Freude brauchen wir auch. Tej radości potrzebujemy. Gott schenkt uns manche Freude auf der Erde. Bóg daruje nam radość na tej ziemi. Aber das ist Freude, die vergeht. Ale to jest radość, która przemija. Und hier geht es um eine Freude, die bleibt. A tutaj jest mowa o radości trwałej. Belebung und Freude im
Herrn Jesus. Ożywienie i radość w Panu Jezusie. Die vierte Bitte, lass uns Herr deine Güte sehen. I okaż nam Panie łaskę, a w niemieckim jest dobroć swoją. Haben wir da nicht ein riesiges Gebiet, das wir uns anschauen dürfen? Czy tutaj nie ma wielkiego pola, na które możemy oglądać? Die Güte unseres Gottes. Dobroć naszego Boga. Das ist mehr als das schönste Museum. To jest coś o wiele więcej niż najpiękniejsze muzeum. Die Güte Gottes, die währt das ganze Leben lang. Ta dobroć Boża, ona trwa przez całe życie. Die Güte Gottes ist so groß, da haben wir etwas anzuschauen, das macht uns glücklich. Ona jest tak wielka, że możemy na nią patrzeć i ona nas uszczęśliwia. Und die letzte Bitte, gewähre uns dein Heil. I daj nam zbawienie swoje, ostatnia prośba. Wenn das Neue Testament von Heil oder Errettung spricht, jeśli Nowy Testament mówi o zbawieniu albo wybawieniu, dann zeigt es uns drei Aspekte. To wtedy widzimy trzy aspekty. Einmal die Errettung der Seele. Po pierwsze, wybawienie czy zbawienie duszy. Die besitzen wir schon. To już mamy. Und die kann uns niemand wegnehmen. Tego nikt nam nie może zabrać. Das war das Thema im ersten Teil dieses Abschnittes, dieses Psalms. To był temat pierwszej części tego psalmu. Aber da gibt's noch zwei Aspekte. Ale są jeszcze dwa aspekty. Das zweite ist die Errettung auf dem Weg. Drugie to jest wybawienie na drodze. Durch die Schwierigkeiten des Lebens, durch die Umstände hindurch. Przez w tych trudnościach naszego życia, w tych okolicznościach, w których się znajdujemy. I tego wybawienia potrzebujemy codziennie. Paulus schreibt von dieser Rettung in 2. Korinther 1. 2. Korinthian 1 pisze nam Paweł o tym wybawieniu. 2. Korinther 1, vers 10. 10. wiersz. Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Paulus war oft in Lebensgefahr gewesen. Paweł był bardzo często w niebezpieczeństwach życia. Und er hatte erlebt, wie Gott ihn gerettet hat. I przeżył, odczuł, jak Bóg go wyratował. Einmal hatte man ihn gesteinigt. Ukamienowano go nawet. Die Menschen dachten, er wäre tot. Ludzie myśleli, że on już nie żyje. Aber Gott hat ihn gerettet. Ale Bóg go wyratował. Er war im Sturm. Był na morzu w czasie sztormu. Kurz davor zu ertränken. Niewiele brakowało, aby zatonęli. Aber Gott hat ihn gerettet. Ale Bóg go wyratował. Er hat gesagt, Gott hat uns schon oft von großem Tod, aus großer Gefahr gerettet. I powiedział, z wielu niebezpieczeństw, od śmierci wyrwał nas Bóg. Und deswegen haben wir die Hoffnung, er rettet uns auch weiter. I dlatego mamy tą nadzieję, że on będzie nas nadal wyrywał. Er tut das heute und er tut das morgen. On będzie to czynił dziś i jutro. Er lässt Schwierigkeiten zu. On pozwala, by przychodziły trudności. Und das macht uns manchmal Mühe. I to z tym mamy często problem. Nicht alles läuft so, wie wir das geplant haben. Nie wszystko toczy się tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Da klappt was nicht in der Schule. W szkole się coś nie uda. Es klappt etwas nicht auf der Arbeit. W pracy coś się nie powiedzie. Es kommt eine Krankheit. Choroba przyjdzie. Ein Wunsch geht nicht in Erfüllung. Jakieś życzenie się nie spełni. Vielleicht nimmt der Herr einen lieben Angehörigen weg. Może Pan zabierze jakąś bliską nam osobę. Ja, es gibt Schwierigkeiten. Tak, są problemy. Und Gott hat nicht gesagt, ich werde dafür sorgen, dass ihr keine Schwierigkeiten habt. A Bóg nie obiecał nam, tak, zadbam o to, abyście nie mieli żadnych trudności w waszym życiu. Aber er hat gesagt, ich bewahre euch. Ale powiedział, zachowam was. Ich bringe euch hindurch. Przeprowadzę was. Und ihr werdet sicher am Ziel ankommen. I pewnie dotrzecie do celu. Manche Schwierigkeiten nimmt Gott weg. Co niektóre trudności Bóg usuwa. Aber nicht alle. Ale nie wszystkie. Und wenn er sie nicht wegnimmt, a jeśli ich nie usuwa, dann möchte er jeden Tag Kraft geben, sie zu tragen. Chce nam dawać dzień po dniu siłę do noszenia ich. Der dritte Aspekt der Errettung. Trzeci aspekt zbawienia, wybawienia. Das ist am Ende unseres Weges. To jest na koniec naszej drogi. Der Herr Jesus kommt als Heiland unseres Körpers. Pan Jezus przyjdzie jako zbawiciel naszego ciała. Und er bringt uns in den Himmel. I wprowadzi nas do nieba. Dann ist die Errettung komplett abgeschlossen. Wtedy to zbawienie będzie, czy wybawienie będzie zakończone, kompletne. Sie ist uns jetzt schon fest und sicher. Dla nas ono już teraz jest pewne, aber dann ist sie abgeschlossen. Ale wtedy będzie dokończone. So haben wir auch die Bitte.
Tak więc też mamy taką prośbę. Gewähre uns dein Heil. Daj nam zbawienie swoje. Wir haben die Rettung der Seele. Mamy wybawienie duszy. Aber wir rufen um Rettung auf dem Weg. Ale wołamy o ratunek na drodze. Und wir rufen auch, Herr Jesus, komm als Heiland unseres Leibes und bringe uns in die Herrlichkeit zu dir. I wołamy też, Panie Jezu, przyjdź jako Zbawca naszego ciała i weź nas do siebie, zaprowadź nas. Und jetzt kann es sein, dass wir eine Zeit auf die Antwort Gottes warten müssen. I teraz może przyjść taki czas, że będziemy musieli czekać na odpowiedź Bożą. Und das ist der dritte Teil. I to jest trzecia część. Und da sehen wir etwas von der Haltung des Glaubens, in der er auf die Antwort wartet. Tutaj widzimy, w jakim nastawieniu czeka dusza na wiara na tą odpowiedź. Und wieder finden wir fünf Punkte. I znowu mamy pięć punktów. Erstens, hören will ich, was Gott reden wird. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg. Zweitens, er wird Frieden reden. Po drugie, da pokój ludowi. Drittens, lass uns nicht zur Torheit zurückkehren. Trzecie, abyśmy nie wrócili do głupoty naszej. Viertens, in Vers 10, nahe, gewiss, nahe ist sein Heil. Dziesiąty, zaiste zbawienie jest bliskie. Und fünftens, die Herrlichkeit wird in unserem Land wohnen. I piąty, aby chwała zamieszkała w ziemi. Das ist eine gute Haltung, in der wir auf Gottes Antwort warten. To jest dobre nastawienie, w jakim możemy czekać na odpowiedź. Das erste ist die Bereitschaft, wirklich auf Gott zu hören. Pierwsze, gotowość słuchania tego, co faktycznie Bóg chce powiedzieć. Wartezeiten sind keine einfachen Zeiten. Czasy, w których czas, w którym musimy czekać, to nie jest prosty czas. Und wenn wir warten müssen, a gdy musimy czekać, dann kann es sein, dass wir uns selbst helfen wollen. To może się zdarzyć tak, że będziemy sobie sami chcieli pomóc. Und das geht meistens schief. A niestety to najczęściej nie udaje się. Deswegen sagt hier der Glaube, hören will ich, was Gott reden wird. Dlatego wiara mówi, chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg. Es kann sein, dass er erwartet, dass wir etwas tun. Może tak być, że dass Gott erwartet, dass wir etwas tun. Że Bóg będzie oczekiwał, abyśmy coś uczynili. Es ist nicht immer gut, sich nur in den Sessel zu setzen und die Hände zu falten. To nie zawsze jest dobrym siedzieć na fotelu i mieć złożone ręce i czekać. Aber es muss in Übereinstimmung sein mit Gottes Willen. To musi być zgodne z Bożą wolą. Deswegen hören will ich, was Gott reden wird. Dlatego chcę słyszeć, chcę słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia. Wenn wir ihm eine Bitte vorlegen, jeśli Jemu przedłożymy prośbę, wollen wir hören, was er antwortet. Chciejmy słuchać tego, co On odpowiada. Das zweite, drugi punkt. Es ist die Überzeugung, dass Gott zum Guten, zum Frieden wirken wird. To jest to przekonanie, że Bóg będzie działał ku dobremu, ku pokojowi. Der Glaube sagt, denn Frieden wird er reden. Bo zwiastuje pokój, mówi wiara. Es ist diese Überzeugung, Gott meint es gut mit uns. To jest to przekonanie, Bóg ma dobre myśli z nami, o nas. Und wenn die Umstände schwierig sind, a jeśli okoliczności są trudne, dann meint Gott es trotzdem gut. To mimo wszystko Bóg ma dobre myśli und o nas. Er hat einen guten plan für uns. I ma dobry plan dla nas. Auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Nawet jeśli go jeszcze nie widzimy. Einmal werden wir ihn sehen. Kiedyś go zobaczymy. Und dann werden wir staunen. I wtedy zadziwimy się. Und der Glaube hält daran fest. I wiara trzyma się tego. Ob ich's begreife oder nicht. Czy pojmuję to, czy nie. Gott hat mich lieb. Bóg mnie miłuje. Er wird ein gutes Ende herbeiführen. I Bóg doprowadzi do dobrego końca. Er wird Frieden reden. On zwiastuje pokój. Und dann haben wir drittens einen Wunsch. I po trzecie życzenie. Dass wir nicht zur Torheit zurückkehren. Abyśmy nie wrócili do naszej głupoty. Der glaubende Überrest in der Zukunft steht in Gefahr. Ta wierząca resztka w przyszłości jest w niebezpieczeństwie. Seine Zuflucht bei dem Antichristen zu nehmen. Że zacznie szukać schronienia u Antychrysta. Und das ist Torheit im höchsten Maß. A to jest głupota w największej mierze. Aber sie vertrauten auf den Herrn. Ale oni ufali Panu. Aber sie sehen diese Gefahr. Ale widzą to niebezpieczeństwo. Wenn man wartet, gdy się czeka, und es erfordert Geduld, potrzebna jest cierpliwość, dann steht man in Gefahr, eine falsche Entscheidung zu treffen.
to wtedy można podjąć złą decyzję. Deswegen bitte der Glaube. I dlatego wiara prosi. Hilf mir, dass ich Kraft habe zum Warten. Daj mi, abym miał siłę na doczekania. Und nicht zur Torheit. A nie zwrócił się albo nie zadziałał głupio. Und dann kommt der vierte Punkt. I czwarty punkt. Der Glaube hat die Zuversicht. Wiara ma tą pewność, dass das Heil Gottes nahe ist. Że zbawienie Boże jest blisko. Und wir nehmen es mit für uns. I weźmy to z sobą. Der Herr Jesus kommt nicht zu spät. Pan Jezus nie przyjdzie za późno. Gottes Hilfe kommt nicht zu spät. Boża pomoc nie nadejdzie za późno. Manchmal denken wir, es dauert aber ganz schön lange. Czasami takie mamy myśli, to już za długo. Warum hilft er noch nicht? Dlaczego jeszcze nie pomógł? Aber wir nehmen es einfach mit, er kommt nicht zu spät. Ale chciejmy to przyjąć, on nie spóźni się. Die Jünger sind im Schiff. Uczniowie byli na statku. Sie haben Not mit Wind und Wellen. Mieli problem z tymi z wiatrem i falami. Sie quälen sich in dieser Not. I są udręczeni w tym. Und es vergehen die ersten drei Stunden der Nacht. Mijają 3 godziny nocy. Keine Hilfe. Żadnej pomocy. Noch einmal 3 Stunden. Znowu 3 godziny. Keine Hilfe. Znowu bez pomocy. Noch einmal 3 Stunden. Znowu kolejne 3 godziny. Immer noch keine Hilfe. I dalej bez pomocy. Und dann brach die vierte Nachtwache an. I wtedy nastała czwarta ta straż. Und auf einmal kam der Herr. I nagle przyszedł Pan. Er kam nicht zu spät. Nie za późno. Keiner war ertrunken. Żaden nie utonął. Ja, es war eine lange Zeit der Not. Tak, długo trwały te problemy. Aber er kam nicht zu spät. Ale on nie spóźnił się. Und er kommt auch bei dir und bei mir nicht zu spät. I również jeśli chodzi o ciebie i o mnie, on się nie spóźni. Und dann kommt der fünfte Punkt. I piąty punkt. Dieser Ausblick, er wird uns in die Herrlichkeit bringen. To spojrzenie i on nas prowadzi do chwały. Manchmal führt er aus der Not heraus. Czasami on wyprowadza z tej biedy. Aber eins wissen wir gewiss. Ale jednego jesteśmy pewni. Er bringt uns sicher ans Ziel. Doprowadzi nas pewnie do celu. Er bringt uns in die Herrlichkeit. Doprowadzi nas do chwały. Und dann hat mit einem Schlag alle Not ihr Ende. I wtedy, jak za jednym cięciem, wszelkie biedy ustaną. Dann ist jedes Warten vorbei. Wszelkie czekanie zakończy się. Dann ist jede Frage beantwortet. Każde pytanie będzie na nie udzielona odpowiedź. Und dann werden wir für immer bei dem Herrn Jesus sein. I wtedy na zawsze będziemy u Pana. Dann wird dieses Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm für immer und ohne Unterbrechung beantwortet sein. To oczekiwanie na społeczność z nim będzie w końcu miało swoją odpowiedź i będzie już trwało na zawsze. Nigdy nie będziemy musieli więcej odejść od Pana Jezusa, czy odłączyć się od Niego. Ale jeszcze raz. Wdzięczność za to przeżyte... Für die erlebte oder erfahrene Vergebung. Za to przeżyte przebaczenie. Dürfen wir dieses Verlangen nach Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben. Możemy mieć to pragnienie społeczności z Nim. Und das ist es, was uns hier schon auf der Erde tiefe Freude gibt. I to jest to, co już tutaj na tej ziemi daje nam głęboką radość. In den Versen 11 bis 14 finden wir die Antwort Gottes. 11 do 14 mamy odpowiedź Bożą. Wir haben gestern in Mikołów kurz über Vers 11 nachgedacht. Wczoraj w Mikołowie krótko wspomnieliśmy 11 wiersz. In Vers 11 sehen wir das Kreuz auf Golgatha. Widzimy tutaj krzyż na Golgocie. Wo sich Güte und Wahrheit begegnet sind. Gdzie dobroć i wierność i prawda się spotkały. Das ist die Grundlage, auf der Gott eine Antwort, seinen Segen geben kann. To jest podłoże, na podstawie którego Bóg może dać odpowiedź. In Vers 11 denken wir also an das Kreuz. 11. wiersz to jest krzyż. Woran denken wir in Vers 12? A 12. wiersz? Gerechtigkeit wird herniederschauen vom Himmel. Sprawiedliwość wyjrzy albo będzie patrzeć z niebios. Wir blicken nach oben in den Himmel. Spoglądamy w niebo. Und wir sehen Christus verherrlicht. I widzimy Chrystusa uwielbionego. In Vers 11 sehen wir Christus am Kreuz. W 11. wierszu widzimy Chrystusa na krzyżu. In Vers 12 sehen wir Christus im Himmel. A w 12. Chrystusa w niebie.
Und dann kommt Vers 13. I 13. wiersz. Von oben, vom Himmel aus gibt es Segen. Z nieba jest błogosławieństwo. Segen auf der Erde. Błogosławieństwo na ziemi. Aber der Segen kommt von dem Herrn, er kommt von oben. Ale to błogosławieństwo pochodzi od Pana z góry. Für Israel kommt dieser Segen auf der Erde im tausendjährigen Reich. Dla Izraela to błogosławieństwo nadejdzie w tysiącletnim królestwie tutaj na tej ziemi. Und Gott möchte uns auch heute schon Segen geben. A Bóg już dzisiaj chce nam tutaj dać błogosławieństwo. Segen und Glück in der Freude und Gemeinschaft mit ihm. Błogosławieństwo i szczęście w tej społeczności z nim. Na kommt der letzte Vers. I ostatni wiersz. Gott kommt zu seinem Ziel. Bóg dojdzie, doprowadzi do swojego celu. Da wird von einem Weg gesprochen. Tu jest mowa o drodze. Gott bereitet einen Weg. Bóg przygotowuje drogę. Ein Weg für Gerechtigkeit. Drogę dla sprawiedliwości. Und einen Weg, auf dem dann selber kommt. I drogę, którą on sam przyjdzie. Gott erreicht sein Ziel. Bóg osiągnie swój cel. Vielleicht weißt du nicht so richtig, wie es weitergeht. Może nie masz pojęcia, jak się dalej to wszystko będzie toczyło. Aber du darfst Gott vertrauen. Ale możesz ufać Bogu. Er hat einen Weg. On ma drogę. Und er führt zum Ziel. I on doprowadzi do celu. In einem Psalm lesen wir, im Meer ist dein Weg. W jednym z psalmów czytamy, w morzu jest twoja droga. Im Meer gibt's keine Straße. A przecież na morzu nie ma żadnych dróg, ulic. Ihr habt ja hier in diesem Land viele gute Straßen. Wy u was w waszym kraju macie wiele dobrych dróg. Mit Leitplanken und mit Strichen und mit Beleuchtung. Oświetlone, oznaczone, dobrze zabezpieczone. Da sieht man den Weg. Da weiß man genau, wie man fahren muss. Dokładnie widać tą drogę, dokładnie wiadomo, jak jechać, którędy. Aber im Meer siehst du keinen Weg. Ale na morzu nic nie widać, nie ma wyrysowanych linii. Da weißt du nicht, wo sollst denn hergehen. Nie wiesz, jak jak się udać. Aber Gott hat einen Weg im Meer. Ale Bóg i w morzu ma swoją drogę. Und er führt und leitet uns, bringt uns sicher zum Ziel. I on prowadzi i kieruje nami i doprowadzi nas do celu. Dann sind wir für immer bei ihm. Wtedy na wieki będziemy u niego. Wird die Freude nie ein Ende haben. Ta radość nie będzie się kończyła. Können wir uns gar nicht vorstellen. Niewyobrażalne dzisiaj dla nas. Hier auf dieser Erde hat alles ein Ende. Tutaj na tej ziemi wszystko ma swój koniec. Der schönste Urlaub ist irgendwann vorbei. Najwspanialszy urlop, jaki byśmy mieli, minie. Aber im Himmel ist Freude ohne Ende. Ale w niebie ta radość nie ma końca. Ja, Gott bringt uns dahin. Bóg nas tam doprowadzi. Und wir nehmen das mit aus diesem Psalm. I chciejmy to wziąć ze sobą z tego psalmu. Wir denken nochmal an die Schokolade. Przypomnijmy sobie jeszcze raz tą czekoladę. Gott möchte Gemeinschaft haben mit dir, mit mir. Bóg chce mieć z tobą i ze mną społeczność. Wir dürfen gemeinsam mit Gott etwas genießen. Chcemy wspólnie razem cieszyć się czymś z Bogiem. Gemeinsam mit ihm Freude an dem Herrn Jesus haben. Wspólnie razem z nim mieć radość. Und das sind schöne Augenblicke. Schon jetzt im Leben. To są wspaniałe chwile już tutaj w życiu. Und es mündet ein in die ewige Gemeinschaft im Haus des Vaters. I to doprowadzi, czy rozwinie się do tej społeczności w domu Ojca. Wszystkich bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli.